Cześć, dzisiaj znajdujemy się w Koninie, w mieście, gdzie jest najstarszy znak drogowy w Polsce, czyli słup milowy z 1151 roku, który wyznaczał kierunek na szlaku bursztynowym. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że w Koninie oprócz unikatowej rzeczy znajduje się także studio niesamowitego artysty, a jednocześnie pierwszego zwycięzcy prestiżowego konkursu, jakim jest Tattoo Championship Poland. Właśnie pod studiem Defo Tattoo, gdzie porozmawiamy z jego właścicielem, czyli Karolem Drzewieckim, na temat jak zostać mistrzem Tattoo Championship Poland, jak do tego doszedł, jak wyglądała jego cała droga. Zapraszam Was do środka. Dzień dobry, cześć. Tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy w studiu u Karola Drzewieckiego, mistrza Polski w Tattoo Championship. Cześć, Siema. Karolu. Siema. Pierwsze mam do Ciebie pytanie. Zostałeś mistrzem Polski, tak? Można powiedzieć, w Tattoo Championship Poland. Powiedz mi, co to jest w ogóle Tattoo Championship Poland? Czym on się różni na przykład od konwentowych konkursów? Czym on jest? Kurczę, wiesz, to chyba zupełnie inna formuła, bo na konwentach jakby jedziemy stricte po prostu konkurować, tak jak na swojej konkurencji, przygotowując wcześniej projekt, ale no nie omawiamy tego z nikim. Tu bardziej Tattoo Championship było nastawione na naukę, na korekty, na to, żeby jak najlepiej zbudować ten projekt, poszukać siebie w tym projekcie. A dopiero jakby ostatnią rzeczą, która była tu istotna, był fakt tego konkursu. Także no bardziej bym na to, wiesz, spojrzał nie pod kątem takiej imprezy konwentowej, tylko pod kątem takiego po prostu chęci samorozwoju, to bardziej w tym kierunku. Ale to zgłaszasz się do tego, czy w ogóle jak wygląda procedura? No bo na konwentach, no to przyjeżdżasz na przykład już z modelem, już masz część zrobionych prac i idziesz, no niektórzy też mają większość zrobionych, szczerze mówiąc, idziesz, oceniają cię, no wygrywasz lub przegrywasz. A tutaj jak wygląda jakby ten początek, nie wiem, to się zapisujesz, czy to jest jakieś, nie wiem, dają ci zaproszenia, tak na przykład, nie, no to festa chyba jest, że zaproszenia. Tak, zaproszenia, to są konwencje z zaproszeniami. Wiesz co, tutaj to było tak, że Justyna wystartowała ode mnie ze studia jako pierwsza w Tattoo Championship. Ja gdzieś tam się obiło coś o uszy, ale jakoś no nie wiem, nie zgłębiłem tego tematu do końca, ale ona wróciła po eliminacjach, mówi, że w ogóle masakra, że jej rozwaliło to głowę i że koniecznie muszę jechać, że w ogóle się obrazi, jak nikt ze studia nie pojedzie oprócz niej. Także no, poczytałem trochę no i stwierdziłem, że warto. Nie? I uderzyłem, chyba to była ostatnia eliminacja w Ostródzie. To było, wiesz co, ja nie pamiętam, ale to nie było zaproszeń, to było tak, że Ty jakby wyrażałeś chęć, nie wiem, czy wysyłałeś parę swoich prac i ktoś cię albo akceptował do udziału, albo nie. To chyba na takiej zasadzie to było. No jechałeś ze swoim modelem. Czyli modela musiałeś mieć swojego? Tak. Wiesz, tam też super, bo oprócz prowadzących, czyli Tofiego, Maxa i Szymona, byli jeszcze w każdym punkcie, w każdym miejscu, gdzie były eliminacje, byli mentorzy też. Także też było fajnie, że ktoś tam dodatkowo wzbogacał to jakieś tam swoje, wiesz, treści, informacje i tak dalej. Także tam tych mentorów łącznie, nie pamiętam, ale to była duża ekipa, tak. Nie? No tak, tak. No dobra, ale ty mówisz, że w Ostródzie, jak jesteśmy w Koninie, najbliżej chyba jest Poznań. Wiesz co, bo ja przegapiłem wszystkie eliminacje, to były po prostu ostatnie, które były. No dokładnie, no. Więc no tak jak Ci mówiłem, Justyna po prostu mówi, że miazga, że trzeba jechać, więc załapałem się na te ostatnie eliminacje. Ale bardzo ładne miejsce w ogóle Ostróda, polecam. Tak, już drogą. Tam kiedyś byłem, nie? Pierwszy raz byłem, ale no. Tam jest w ogóle Regi Festiwal, nie? A okej. Okay. No jeden z największych w Polsce, tam właśnie też kiedyś byłem, ale nie, Ostróda śliczna jest. A tego się mnie dziwiło, że jesteś z Konina, akurat no, jak się zagapiłeś, no to było odpokutować, to wyszło. Ale nie żałowałem. Ale teraz ty bierzesz modela i jedziesz tam, a gdyby coś się stało z modelem, no bo wiesz, no wygrałeś, ale to no, też dzięki modelowi, no gdyby coś mu się przytrafiło, no to trochę lipa, nie? No wiesz co, no to tak jest, że to jest duże ryzyko, czy konwent, czy wiesz, tego typu impreza, no wiadomo, są czynniki ludzkie, typu nie wiem, choroba, cokolwiek się wydarzy. No ale to zawsze jest jakiś tam plan, awaryjnie sobie szykuję, żeby mieć gdzieś tam telefon do przyjaciela i wiesz, nagle dzwonisz, słuchaj stary, jutro muszę cię wydzierać, nie? Nie masz wyjścia, nie? No i tyle. No nie, no tu się akurat spoko potoczyło, akurat wziąłem Justynę na swojego modela. A, bo nowa. Także tak, zapytałem Justynę, także Justyna znała poziom
poziom miękkości. Tak, i poziom jakby priorytetu, jaki to jest imprezy, że nawet jak wiesz, urwie jej nogę, to po prostu z drugą musi tam dokuśtykać. No de facto ty robiłeś ten tatuaż gdzie? Na nodze? Tak, noga. Nogę. Chociaż jedną, nie? Miała faktycznie. Dokładnie, a powiedz mi. Dobra, pojechałeś na te eliminacje, bo to były tylko eliminacje, tak? Pojechałeś do Ostródy, miałeś modela swojego i teraz wzór to jest jakby robiony na eliminacjach, czy już z gotowym wzorem jechałeś na te eliminacje? Wiesz co, tak, tam miałeś przygotowany wzór, ale właśnie ten pierwszy dzień, gdzie były takie wykłady właśnie wszystkich mentorów, na koniec dnia też były korekty projektów, więc bywało tak, że ktoś na przykład przyjechał z projektem, ale okazało się, że no musi tyle zmian wprowadzić, że praktycznie na drugi dzień ten projekt był w zupełnie totalnie innej, wiesz, odsłonie, nie? No ja akurat przygotowałem no jedno z takich pierwszych, no już tam wcześniej gdzieś tam na komentarzach pokazywałem ten swój taki szkicowy styl, on w troszkę też innej formie był wtedy niż już na eliminacjach. No a chciałem tam pokazać coś jeszcze innego, żeby posłuchać, wiesz, jakiejś tam szerszej, powiedzmy, publiczności, ludzi z branży mocno, co oni na ten temat myślą. No co i okazało się, że kurde, że spoko. No to masz jako unikatowy styl, ten styl tak się nazywa. No wiesz co, ja zawsze startuję w graficznych tatuażach, no ale to sketch po prostu, nie, że tak nazywam, nie? No ja się staram po prostu przenosić swoje rysunki, jeden do jeden, to co rysuję na papierze, na skórę. I no i co śmieszne, to ja szukałem 10 lat swojego stylu, gdzie ja rysowałem non-stop, nie? Po prostu ja miałem te rysunki, tylko traktowałem, że to są rysunki, a to są tatuaże. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby to połączyć, nie? To było, kurde, oczywiste, nie? No to się podoba, się dojdziemy, jak to w ogóle twoja, że tak powiem, etap twórczości. A tu właśnie chciałem się z tym Tato Championshipem zapytać się, tak na przykład oglądałem nas ludzie i by chcieli wystartować. Jak to wygląda? Bo są 3 dni bodajże, tak? Wiesz, to były dwudniowe. Teraz to jest wszystko dość dynamiczne, bo ten Tattoo Championship się teraz jest chwila pauzy. Teraz też w tym roku, 24, coś się zaczyna dziać, nie? Na razie jeszcze nie. Bo jestem tam na bieżąco z informacjami od Szymona. Teraz jakby Szymon został sam w tym całym projekcie, więc no nie chcę też za dużo gadać, bo to wszystko jest na takim etapie. Szykuje się może faktycznie fajna impreza gdzieś tam pod koniec roku, ale to też jeszcze nic nie mówię, nie wiadomo na stówę co i jak, także nie zdradzam żadnych szczegółów. Oczywiście. Powiedz mi, to bardziej właśnie to jest bardziej można nazwać, to Championship Poland można nazwać bardziej konkursem czy takimi zawodami? Tak jakbyśmy pod sport podchodzili, to jest bardziej taki konkurs czy zawody? No bo jednak, żeby zostać tym mistrzem, no musiałeś, no, że tak powiem, wyeliminować. I te de facto kozaków, no bo tam nie ma, że tak powiem, przypadkowych ludzi. Znaczy, wiesz, dla mnie challenge jakby zaczął w jakimś tam stopniu dopiero po eliminacjach. Bo eliminacje to było dla mnie coś, gdzie ja właśnie chciałem pokazać to, co ja robię i usłyszeć jakiś feedback na ten temat. I nie myślałem tam w ogóle, żeby z kimkolwiek konkurować i tak dalej. Po prostu byłem ciekaw tego, jak ludzie będą patrzeć na to, co chcę tam pokazać. Natomiast faktycznie, no już po eliminacjach, gdzie przyszliśmy do tego etapu finałowego, no to już było czuć trochę taki dreszczyk emocji, że no jednak jest to finał i wiesz, no o coś walczymy, nie? Rozumiem, że z każdego miasta, bo tam chyba miasto z 10 było, nie? Tak. Plus minus, tak, nie? No plus minus. No. No. I to biorą co, pierwsze 3 osoby, czy jedną osobę z każdego miasta, czy jak to wygląda? Jeszcze nie pamiętam. Ja mam ostatnio strasznie problemy z pamięcią. Kurde. No dobra, doliczmy, że biorą jedną lub 3 osoby. Nie, wiesz co, 3 osoby chyba, tak. 3 pierwsze miejsca się kwalifikowały do finału, no. 3 pierwsze miejsca do finału, no to czyli powiedzmy, że zostało, liczmy, że było tam po 10 miast, to 30 osób. No i wtedy jak wygląda dalszy ten etap dochodzenia do finału? Jest 30 osób, pewnie się spotykacie w jakiejś tam, nie wiem, gdzieś? No wiesz co, nie, dostaliśmy, wiesz, sygnał, że finał odbywa się na Tattoo Feście, w ogóle zajebiście, że było to połączone, bo no wiesz, dużo zwiedzających w ogóle na zajebista impreza, nie? No to jest w ogóle słyszałem, że największy level, nie? Tak, tak, no sztos. No, ale nie wiedziałem, że tam trzeba, że to oni cię zapraszają, a nie, że ty płacisz za stoisko i przyjeżdżasz. Tak, no tam jest selekcja. No jest selekcja właśnie, no to właśnie ciekawe, nie? Tak. W tamtym roku się dowiedziałem, że jest taki system. Ale to wiesz co, gdzieś często tak jest za granicą, gdzieś tak dalej, że no teraz jakiś tam duży konwent się szykuje w przyszłym roku i tam chyba też jest tak, że będzie jakiś tam selekcjoner. I jesteś na tym Tattoo Feście, jest was 30.
I co, jak wyglądają te eliminacje? No więc tam już było tak, że tam już nie dostawałeś feedbacku. To już wiesz, mentorzy tylko przechodzili, wiesz, patrzyli ci na ręce i no ewentualnie, wiesz, mogłeś czytać pomiędzy słowami w mimice, nie? Co ty myślą, no ale no tam już, to ja się śmieję, tak, trochę taki mam talent, nie? Że byłeś w eliminacjach, pokazałeś, że umiesz śpiewać, no ale jest kolejny etap, no i co? No za może śpiewasz, no to więcej musisz pokazać, nie? No tak, więc jakiegoś tam asa trzeba było jeszcze przygotować, no ja akurat stwierdziłem, że taką moją silną stroną jest po prostu tempo pracy, więc zrzuciłem się na format i strzeliliśmy po prostu półnogawy w ciągu jednego dnia. Troszkę po sobie jeden dzień? A nie, półnogawy, tak? Półnogawy, tak. No od kostki tak tutaj do Miednicy gdzieś, okay. Czyli no tam ponad czyli model połowa. Też nie ma lekko. No, Terminator totalny, nie? Ja to fajnie wspominam, bo to jeszcze było tak, że to model mi mówił: Karol, zobacz, która jest godzina. Mówi, nie ma papieroska, nie ma jedzenia, lecimy, nie? Ja mówię, stary, ja już wymiękam fizycznie, a ty, nie? No i to na sucho praktycznie, wiesz, bez żadnych tabletek, kurde, wspomagaczy. A nic, zasada przy tatuowaniu jest nie pośpieszaj swojego tatuażu. Tak, ja tylko mówię, żebym nie szedł na pauzy, nie? No. A ile ci zajęło w ogóle robię tego? Już na eliminacjach, powiedzmy. Więc tam myślę, że to było gdzieś tam 9 godzin, ale do takiej pracy na pełnej petardzie. Tak wiesz, nie, że jakieś pogaduszki, coś, tylko jazda. Po prostu odkąd zapiłam igłę, no to full, nie, 100%. I zero nic. No to może jedną sobie puściliśmy, wiesz, fajka zapalić, nie? No to grubo. No i jesteście już wszyscy skoczyli, czyli jest już finał, powiedzmy. Mhm. I powiedz mi dlaczego, a na przykład, no bo ludzie, z którymi ty konkurowałeś, można tak powiedzieć, to, no to same koty, widziałem te prace, no to zajebiste, nie? No to prawda. No i jak to się stało, że właśnie to ty wygrałeś, że to ty? Kurde, wiesz co, no ciężko mi to oceniać, nie? To wiesz, bardziej właśnie ekipa, która oceniała. Fajny był system oceniania, bo były to żetony, nie? To było tak, że w jury było... Jezu, nie wiem, może około 20 osób nawet i po prostu praca wchodziła na środek i ktoś albo przydzielał jej żeton, albo nie i po prostu suma żetonów dawała wygraną, więc to było... W ten sposób. Tak, więc to było super, bo to było super, no? Tak, bardzo... No nie było tak, że ktoś tam, wiesz, na ucho coś komuś szepnął, tylko po prostu no, było tak, jak jest, wszyscy widzieli, nie, jak to się odbywa. To było ekstra, no i dreszcz emocji, nie? Totalny, no na pewno, gdzie, nie? Wiesz, tam kumpela stała obok i kumpeli liczyli głosy, nie? I na początku tam, wiesz, nie dostałem żadnego żetonu, mówię, no mówię, spoko, mówię, zajebista impreza, było fajnie, nie? No i za chwilę, wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, już zbliżają się ku końcowi i oni mówią, ej Karol, chyba wygrałeś z tego, co liczymy, masz największą ilość żetonów. Ja mówię, nie mówcie mi takich rzeczy, dopóki nie usłyszę tego oficjalnie, że ktoś to mi przez mikrofon, to mówię, nie ma opcji. Nie ma co się podpalać. No dokładnie, nie? No, ale no mega. Strasik był pewnie, nie? No, że emocje. Nie? Bo, no właśnie, takie emocje już były na koniec. Jak już wiesz, że możesz i okazuje, że o coś walczysz, tak. No to już w środku wszystko wiesz, że kipi. No. I ogłaszają oni, że wygrałeś. No i wiadomo, radość, melanż i tym podobne. I teraz moje pytanie brzmi, co się zmieniło już po Tattoo Championship? No bo wiadomo, mówię tak już, co ci to dało? Bo nagroda była gruba, nie? Tak, no wiesz co, no wiesz, nasza praca polega na tym, żeby zrobić dobry tatuaż, ale każdy dąży do tego, żeby robić no, swoją stylówę po prostu, nie? Więc gdzieś tam niestety im większy fajn wokół tego, wiesz, no po to są te nagrody na konwentach i tak dalej, żeby klienci też widzieli, że no, te prace coś znaczą. No tak. No i tak samo tutaj było, nie? Że po tym finale, gdzie wiesz, no, miałem dużo materiałów, dużo osób się dowiedziało, później jakieś wywiady też faktycznie i tak dalej. No i ci klienci byli bardziej skłonni, żeby przytulić ten mój projekt. Także no, zmieniło się przede wszystkim to, że tatuję głównie swoje rzeczy. Nie? No i to jest super. To jest coś, na czym mi zależało, odkąd zacząłem tatuować w ogóle. No, także, tak, bo styl długo szukałeś, mówisz, tak? Tak. Tak. No wiesz, mam studio w Koninie, nie? Nie przybierałem między klientami, którzy chcą tylko dzierać to, co ja bym chciał, tylko po prostu no, prowadząc studio, otwierając je, po prostu wilki założenia. W lesie też. No dokładnie, i wilk w lesie, i praktycznie las w wilku nawet, nie? Także wszystkie tematy już opędzlowałem. No nie wybrzydzałem, nie? Wiesz, no oczywiście, nie? Wiadomo, nie? Często, wiesz, no nie robiłem jakichś tatuaży, które były sprzeczne ze mną jakoś tam mentalnie, ale może dzięki temu, wiesz, liznąłem po prostu pracę w różnych stylach i mogłem bardziej świadomie wybrać coś,
co tak naprawdę ja lubię, nie? Że nie, bo teraz często jest tak, że ktoś tam się kierunkuje od początku, że on pracuje w takim stylu, no i powiedzmy, nie wiem, robi mandale, ale no nie zrobi nic w realizmie, nie? Nawet w jakimś tam najmniejszym stopniu. No a kiedyś nie było tak, kiedyś po prostu wszyscy pracowali we wszystkim i... No tak, przychodził klient, klient nasz pan. No tak, robiłeś, nie? No tak, tak, dokładnie. Lepszy, gorszy w czymś, ale robisz. Może teraz ten start jest trochę o tyle fajniejszy, że możesz się kierunkować od początku już w czymś swoim, nie? Ale ogólnie na co dzień też malujesz obrazy, bo jesteśmy w swojej pracowni w tym momencie, tu jest dużo obrazów i głównie widzę, używasz, co to używasz? Ołówek, węgiel, tak? Dobrze? No wiesz co, w tej chwili tak, bo właśnie u mnie był taki problem, że ja dużo czasu poświęcę na tatuowanie, ale tak wewnętrznie miałem potrzebę malować też, taką potrzebę malarstwa w swoim życiu. No i problemem było to, że nie miałem czasu po prostu, nie? I to wiesz, ta frustracja, że wiesz, że albo robię jedno, albo drugie. Faktycznie było na przykład tak, że robiłem sobie miesiąc przerwy w studio, zamykałem się w pracowni, wtedy przez miesiąc na przykład szykowałem wystawę, nie? I to było tak, że ja się umawiałem na termin wystawy, żebym już miał deadline, nie mając ani jednego obrazu. Ściemniałem na przykład, grubo, wiesz, galernikowi, że tak, że już one są w produkcji, ale nie były, nie? I ja po prostu musiałem mieć nóż na gardę, żeby wyjść ze studia i zacząć praca, malować. Czyli praca, z której się lubisz. Na płótnie tak, nie? Na płótnie tak. No, a teraz mam ten komfort, że ja idę tutaj rysować i rysuję po prostu projekty dziary. No i to jest zajebiste, no, że ja łączę jedno z drugim i nie martwię się o ten czas, bo ten czas poświęcam, wiesz, stricte na tatuowanie, przygotowując projekt, rysuję. Także no, to jest dla mnie w ogóle idealne połączenie. Połączenie. Na maksa. No. Ale jednak ci to, no, jak mówisz, 10 lat zajęło, żeby kawał czasu, dojść, no, do tego. Ale kto się szuka takiego własnego stylu? No bo tych stylów, no, jest multum, nie? I... Wiesz co, wiesz, ciężko mi powiedzieć taką receptę dla wszystkich, ale wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu coś, co czujesz, coś, co wiesz, masz gilgotki w brzuchu, jak to robisz, no, po prostu, nie? Coś, co cię jara i to. Ale ja widziałem na przykład sygnał. Twoje obrazy, to widziałem na nich, ale obrazy, to widziałem na nich bardzo dużo motywu jockeya. Nie? Koń, koleś i ten. Koń dlatego, że koń? Czy dlaczego? Nie, Boże. Nie, Boże. A jednocześnie w dziarach, które robisz, szkicujesz, to tam jest motyw kobiety głównie przewodni. Takie mam wrażenie, może się mylę, tak jak obserwowałem. Tak. No, portret generalnie, portret. Nie? Ale faktycznie no, są to głównie kobiety. No, przyjemnie mi się rysuje kobiety niż facetów, no, po prostu. Nie? To jest oczywiste. Ale wiesz co, ja dużo portretów rysowałem już od dzieciaka, rysowałem na zamówienie portrety często. Tak sobie gdzieś tam dorabiałem do kieszonkowego i no i tak mi to weszło w krew chyba, że lubię na maksa tatuować, rysować twarze. A jockey? Dużo obrazów z tego co. Tak, nie? No to była seria, gdzieś tam ponad 100 obrazów, myślę. A to tak, nie, no, widziałem tak, dużo, ale no to nie wszystkie. No wiesz co, to było chyba tak, że ja kiedyś gdzieś tam troszkę malowałem graffiti i lubiłem taki klimat street artowy, ale szukałem czegoś takiego dynamicznego w obrazach i pamiętam, że obejrzałem jakiś dokument o jockeyach, właśnie było takie zbliżenia na te pędzące, wiesz, no, konie, tam każdy mięsień, tak, który pracuje, nie, w ogóle masakra. I no i stwierdziłem, że spróbuję swoich sił w tym temacie i faktycznie to kliknęło. No nie ukrywam, że wiesz, to był też o tyle fajny temat, że miałem dużo klientów, którzy po prostu jeździli na koniach. Często są to ludzie, którzy są majętni, więc nie było problemu, żeby kupili ten obraz. Więc to też było takie win-win trochę, nie? Ja znalazłem swój temat, ale miałem też rynek... Jeżeli namalowałeś, leżało, nie? Na to. No, no, dokładnie. Jednak nie? Dawało takie no, ja długi czas też żyłem z malarstwa tylko i wyłącznie, więc no... Da się? Trudniej niż z tatuowania. No, trudniej, wiesz co, w tatuowaniu to klient szuka ciebie, w malarstwie to ty szukasz klienta, nie? I to był... Zresztą się z lustrem problem. Trafić, no, no i rynek sztuki jest trudny. Generalnie, jak kończysz uczelnię artystyczną, wydaje ci się, że idziesz malować i ci klienci będą czekać na twoje obrazy, nie? A po prostu dostajesz jakiego liścia na papę i się okazuje, że totalnie to tak nie wygląda. Real nie? Life. No, dokładnie, nie? Że to jest taki biznes jak każdy inny, nie? To, czy wiesz, czy makler, czy artysta, to się naprawdę niczym nie różni pod względem rynku, no. No tak, no. Biznesowym. Tak, tak, biznesowym. Bo ty skończyłeś szkołę, tak? Tak, artystyczną tak. Jakąś. Akademię w Poznaniu. No. Akademię w Poznaniu. Aha, okej. Okay. Dobra, a powiedz jeszcze, wrócimy do tego tam, do Championship. Nagrodą główną był wyjazd do Hongkongu, tak? Dokładnie. Zajemista, no i to też było tak, że generalnie nikt o tym nie wiedział wcześniej.
Dopiero w trakcie finału, w trakcie tytułowania, gdzieś w połowie pracy. Czy ty nie wiedziałeś, co wygrasz? No, nie, nie, fajnie, tam, nie? Przede wszystkim. No. I zajebista nagroda od bębna i el rany. No. No. Ale tak, w połowie gdzieś pracy i mówią, wiesz co, jeszcze mam taką drobną informację do was. Tutaj dorzucamy jeszcze taki wyjazd na konwent w Chinach, nie? W Hongkongu. No. Nie dla wygranej osoby, nie? I więc wszyscy, wiesz, mi to pamiętam, ciary wyszły na całym ciele. Mówię, masakra, a to nie? Powiedzieli w momencie wygrania czy przed? Nie, przed. Przed, a, żeby jeszcze pracy, nie? Do, dokładnie, nie? Żeby dobra. Jeszcze, wiesz, no, 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 masakra. Ile, po jakim to był czasie wyjazd? Bo ten Championship Tatu, to kiedy on był w finał? Nie pytaj no? O terminy. No nie, nie chodzi o 23 czerwca, nie? A to było w czerwcu chyba, nie? No ciepło było, tak. Ciepło tak. Było, wyjazd do Hongkongu było ciepło. Też było ciepło. Okej, okay, czyli nie... To było ciepło. Czyli w okresie około 3 miesięcy. W Hongkongu było nawet bardzo ciepło. Ile spędziłeś w tych finach? Wiesz co, tydzień czasu byliśmy mniej więcej. I tam też na konwencji? Tak, konwencja była 3-dniowa, tak, tak. Ale tak, byłeś tam tak. Jako wystawca czy oglądasz? Jako wystawca, tak. Jako wystawca, tak, czyli tak, też brałeś tak. Udział, też tatuowałeś? Tak? Też tatuowałem, to było tak, że właśnie wziąłem scenę ze sobą, bo stwierdziłem, że skoro ona mnie namówiła na tą całą imprezę. W połowie wygrała. No dokładnie, nie? A musiałem wziąć modela ze sobą, znaczy no, musiałem, nie musiałem, chciałem wziąć modela z Polski, żeby z nim przegadać dobrze ten temat, z tego projektu na konwent tam. No więc stwierdziłem, że wezmę Justynę, bo też będzie na niej, wiesz, fajna przygoda, że wiesz, śmigniemy razem do Hongkongu na konwent. No, no i tam zresztą też udało się drugie miejsce za szarości wygrać. No. Czym się różni taki konwent, nie wiem, chiński od polskiego? Są jakieś duże różnice? Wiesz co, tak zaczynając od samych kategorii, nie ma tam rozgraniczenia na tatuaż zagojony i tatuaż świeży, który powstał w trakcie konwentu. Także no było mnóstwo, wiesz, całych garniturów, kurde, nie? To były prace, na które ktoś poświęcił na przykład, wiesz, 300 godzin. No niesamowita robota, nie? I to było świetne, bo na przykład panem szedłem gdzieś tam do toalety, przede mną idzie gość, wiesz, ubrany biała koszula, czarne spodnie do kostek, nie? I wiesz, wychodzimy, on tam do kogoś podchodzi, zaczyna się rozbierać, nie? Ja patrzę, on ściąga i on właśnie od kołnierzyka do kostek, piękny cały garnitur, nie? I to technicznie po prostu, no to się tym różni, że tam były takie formaty, nie? Że to były formaty właśnie gigantyczne i to była taka misterna robota koronkowa, no... 300 godzin na dziarkę. Miazga, jest, nie? No. I chyba tam miałem takie wrażenie, że dużo ludzi robiło na przykład takie, wiesz, małe wrzutki gdzieś tam, co u nas na konwentach się raczej, wydaje mi się, mało spotyka takich rzeczy, no bo u nas takie mam wrażenie, że ludzie jadą powalczyć o te nagrody jednak, no nie? Tak, tak, że nie jadą tak komercyjnie tam po prostu, wiesz, pracować, a w Chinach chyba trochę było takich studiów, które po prostu jechało, tak, katalog z rzutami i sobie tam, wiesz, hurtowo. A dużo w ogóle wystawców było? Porównując na przykład do polskiego, nie? Teraz na przykład, bo dzisiaj nagrywamy, jest marzec, zaraz jedziesz też do Poznania na konwent. Tak, no i tak. W Poznaniu konwent jest jeden z większych w Polsce. No to wiesz, myślę, że połowa takiego konwentu w Poznaniu to były te Chiny. Połowa? No myślę, że w sensie, tak że... Wielkość mniej więcej, ilość wystawców może połowa tego, co w Poznaniu. Nie, no bo Chiny to Chiny, no, dlatego byłem no, zdziwiony, nie, większy nie że był, ty mi powiesz, nie że nie, gościu, nie, nie, to nie, wszystkie nie. Konwenty razem wzięte w jednym miejscu wrzucone. Nie, nie, wiesz co, nie, nie, nie. A co, nie. Mało w sumie, a w ogóle w Chinach ten tatuaż, jak to tam wygląda? Mniej więcej, nie wiem, są studia też na zewnątrz, czy to jest bardziej, bo Japonia bardziej tak kojarzy z całym tak, dziarami, no, a te Chiny są zawsze... U TikToka zabronią, tu coś zabronią, więc takie... Wiesz co, Hongkong jest chyba na takim etapie przemian teraz, nie? W związku z tą, wiesz, kolonią brytyjską. On, ja pamiętam, jak już planowałem ten wyjazd, rozmawiałem ze znajomymi, którzy dawno temu, tam 20 lat temu bywali w Nowym Jorku, właśnie w Hongkongu i tak dalej. I mówili, że właśnie Hongkong to jest taki Nowy Jork, nie? No, dla mnie zrobił zupełnie inne wrażenie, bo on już jest chiński w tym momencie, tak? Nie? Tam jest czyli już gorszy. Tak pod linijkę. No, dla mnie tak. No, no. Nie chcę, broń Boże, mówić nic złego, bo wiem, nie, że nie są wiadomo, ludzie, nie? Którzy są zakochani w tym miejscu i dalej tam, wiesz, tam nie chodzi o tak twoje dalej. Odczucie, jak to właśnie tak, widzisz. Tak, no właśnie, ale jako... dla mnie trochę czuć było ten reżim tam mimo wszystko, nie? Że, że niby nic takiego się, wiesz, może nie widziałeś na ulicach, nic takiego nie działo, ale jednak gdzieś tak w czy Chińczycy głowie... pospinani chodzili? Trochę tak, no wiesz, wchodzą wszyscy do metra, to stają w rządku, w kolejce, nie ma tak, że ktoś się wepchnie z boku, no bo jak, nie? Tam jest porządek, po prostu, nie? Wiesz, takie dla Europejczyka takie rzeczy... Tak. Niezrozumiałe, nie? No, no, no. Czyli mówisz, że mniej się było powa, a styl ogólnie, jakie tam górował? Jak tam... No to właśnie tradycyjny tatuaż, no tradycyjny, raczej, tak, tak, no.
No i wygrałeś teraz drugie miejsce w Hongkongu. Mhm. Planujesz w ogóle jakieś zagraniczne wojaże? Wiesz co, tak, teraz w maju śmigam do Nowego Jorku na konwent, także w drugą stronę teraz z kolei. To jest schod na zachód, żeby porównać dwa skrajne końce. Ale modela też będzie z Polski, czy stamtąd? Tak, tak, wiesz co, jadę akurat z modelem, z moim siostrzeńcem zresztą, któremu właśnie robiliśmy z Danielem Olszewskim nogawę i chcę tam pokazać też zagojony projekt i oprócz tego jeszcze tam podzielać też tym. A jak jedziecie na taki konwent, już totalnie na inny kontynent, w sensie samolot i tak dalej, no to zabieranie bagażu typu maszynek, typu to nie jest problematyczne? W sumie na lotniskach, no bo to jednak... No wiesz co, teoretycznie nie, pakujesz po prostu, wiesz, ładowany bagaż, jakieś takie bardziej problematyczne rzeczy i no nie, wiesz, no nie jestem obieży światem, jeśli chodzi o tatuowanie. Nie, właśnie zastanawiałem, bo jednak masz tych higien, masz tego różnych takich rzeczy, no gdzieś tam czytałem, że też jakieś kobieta też leciała na konwent i jej zabrali maszynkę, z drugiej strony ktoś jechał na zawody szermiercze, mieli, nawet nie mieli szermiercze, tylko z mieczami, mieli te miecze i no, palnym ludziom, no więc... No wiesz co, no, coś tam czytałem chyba wcześniej przed tym wjazdem do Hongkongu, ale nie było żadnych problemów z przewożeniem tam, wiesz. Jak jeszcze wracam do tematu, jak zmieniło się twoje życie, jak wpływa w ogóle, no bo jesteś mistrzem Polski w Tato Championship, no to jest no, mega nagroda, no jesteś jedyny, bo to pierwszy po prostu, nie ma nikogo nad tobą. Jak to wpływa, nie wiem, na twój biznes, czy masz więcej klientów, czy masz... Wiem, że zacząłeś seminaria robić, chyba wcześniej nie robiłeś seminarium, tak? No tak się umawialiśmy, to wiesz, no nie damy rady, bo mam tam seminarium, tam widzę, że się dzieje, że to rozwijasz jakby ten temat nauki kogoś, tak? No wiesz co, stwierdziłem właśnie, że może fajnie, wiesz, to, że ktoś potrafił mnie dać takiego kopniaka i bardziej nawet pod takim kątem rozwoju artystycznego po prostu. I że skoro ja to dostałem, no to chciałbym też móc to przekazać dalej. Stwierdziłem, że ja też nie prowadzę seminariów, które są stricte na technice oparte i tak dalej, tylko to bardziej chodzi mi właśnie o rozwój swojego stylu, o... Żeby sprzedać swój styl. Tak, jak znaleźć dla siebie taką inspirację po prostu, jak pobudzić siebie tak twórczo, wiesz, żeby dostać tego kopa właśnie i wiesz, jak to zrobić. No a oprócz tego, no, wiesz, takie względy tam techniczne typu kompozycja i tak dalej, oczywiście też, nie? Ale głównie chcę nastawić właśnie te seminaria na to, jak spróbować poszukać siebie. Są takie siebie, kameralne chyba te seminaria, tak? Tak, wiesz, to ja na razie indywidualne robiłem. Indywidualne. Tak, tak. Teraz grupowe też będę planował właśnie w maju po konwencie robić, ale no na razie mam zapisy, także zobaczymy, ile tam wiesz, osób się zgłosi i tak dalej. No myślę, że to będą małe grupy faktycznie, bo jesteś w stanie wiesz, wtedy więcej przekazać wiedzy. Nie? No bo tak najlepiej, nie? Jak gdzieś tam rozmawiałem, to ludzie tak jak robią prywatnie, ale grupowo, no to te właśnie grupy tak maks 4 osoby. O, to ja też jak stawiam, że do 5 to jest już taki maks. Bo to jednak do każdego przez cały dzień jesteś w stanie podejść, porozmawiać, pokazać mu i tak dalej. Bo już większe to już jest, kurki, no, to robi się, bałagam. To, że ten klient jest zadowolony, to wpływa na to, że już następny, no idzie fejp, że to lipa. A teraz dobra, porozmawialiśmy o tych zawodach, to teraz bym chciał się od Ciebie dowiedzieć, jak prywatne, że tak powiem, rzeczy, w sensie jak doszedłeś do tego etapu, jak w ogóle u Ciebie narodziła się pasja do rysunku, do malarstwa, do tatuażu, jak to się zaczęło, jako jakiś dzieciak, no bo już idąc na przykład, sam mówisz, że skończyłeś studia, tak, ASP, no to już gdzieś tam się ukształtowałeś jako małolat, powiedzmy, nie? Twoje koledzy, nie wiem, pili piwka na imprezach, a ty wtedy rysowałeś, malowałeś. No najpierw piłem piwka, a później rysowałem. No. Bena musiała być. Gdzie to się narodziło, jak to się stało, że zostałeś właśnie no, artystą? Wiesz, sam ja wychowałem się w domu, który był bardzo blisko wiesz, wszystkiego, co ze sztuką związane, bo moi rodzice są artystami też, także zawsze dostęp do materiałów, wiesz, po prostu chęć, nie? No ale to jest tak trochę, że jak dorastasz tym, no to właśnie, samo może być gdzieś, przeciwne. No tak, bo na przykład moje siostry poszły w innych kierunkach, nie? Ale o Jezu, nie wiem, to jakoś jak naturalnie totalnie wyszło, wiesz, że to po prostu... Rodzice malowali, rysowali, ty też tak, podglądałeś. No, dokładnie, nie? Wiesz, wcześniej zacząłem malować, jako tam kilkulatek, wiesz, miałem dostęp do wszystkiego, także... wiesz, no to było fajne, bo czasami jest tak, że ktoś by chciał, tym bardziej jakiś tam czas wstecz, na przykład 20 lat wstecz, nie było też tak, że był dostęp do informacji i odpalaj sobie kurs w internecie online i się uczyłeś, tak. Nie? Wiesz, musiałeś znaleźć sobie jakiegoś mentora, który mógł Cię uczyć, nie? Jak, skoro ja miałem dwójkę w domu, no tak, rodziców, to tylko rodziców. Powiedzieć, że chciałbym, nie? I to już... nie... A nie było jakiejś presji ze strony rodziców, że mach mało? Nie. Wiesz, to raczej nie odczuwałem nic takiego. To tak naturalnie myślę, wyszło. Znaczy, Ty dopytywałeś ich?
No, wiesz, ja trochę widziałem ten świat artystyczny, jak on wygląda, bo rodzice jeździli, nie, na przykład na plenery. To oczywiście byli ludzie wiekowo starsi ode mnie, ale ja uczestniczyłem w tych plenerach jako nastolatek na przykład. No, ja czułem tą bohemę, to było świetne dla mnie, nie? Że wiesz, no, ci ludzie totalny, wiesz, taki luz, nie? To Artyści, zupełnie inne, artystyczne no dusze po dokładnie, prostu. nie? No. I nawet nie na takiej zasadzie, tam jak wiesz, niektórzy mówią, że jak artysta to musi tam, wiesz, jednąć i tak dalej. Drinkować. No, bo nie o Ogólnie, to bo chodziło, artyści są tylko po tacy. prostu taki sposób bycia, taki lekkość bycia po prostu, nie? To jest, bo świetne, gdzieś mnie to zauroczyło po prostu. A kiedy jakby stwierdziłeś, że chcesz robić to? A w ogóle jak wpadłeś na to? Bo sam mówiłeś, że przez jakiś czas życia żyłeś z malarstwa i na tym się skupiałeś, sprzedawałeś obrazy, ale gdzieś musiało być coś kliknęło, że stwierdziłeś tatuaż. Jak to doszło Wiesz do tego? co, to było tak, że no ja jakieś tam dziarki miałem już w liceum, jakieś, wiesz, pierwsze tribale i tak dalej, gdzieś mi się to podobało, Ale tatuaż robiłeś, czy sam sobie sobie. robiłeś? Nie, miałem po prostu Miałeś na sobie, na nie? sobie, no. Ja wtedy nie myślałem o tym, żeby robić tatuaże. No później właśnie tak jak mówiłem, nie? Żyłem trochę z malarstwa, prowadziłem kursy rysunku jakiś czas. W związku z tym, że kończyłem grafikę, to wszedłem w projektowanie graficzne. Też otworzyłem sobie takie studio. No i myślałem, że ta praca będzie się opierała na takich kreatywnych projektach, gdzie będę robił fajne kampanie, w ogóle, wiesz, jakieś kreatywne, Ambitne żeby, rzeczy. no właśnie, ambitne rzeczy, nie? Już miałem wizję tego wszystkiego w głowie, no i znowu zderzenie z rzeczywistością, liść na papę, to wygląda zupełnie inaczej, nie? Pan mi tu zrobił ulotkę w formacie 9x3 cm, tak żeby było tanio i dobrze, nie? I zabijało to artyzm twój. No i wiesz, taka praca gdzieś tam przy kompie, wyalienowany, bo jak chciałem fajniejszy projekt, to pracowałem zdalnie, opracowałem, nie wiem, dla klientów z Warszawy, gdzieś tam z Krakowa i tak dalej, więc to był tylko telefon, komputer i tak moja praca wyglądała. Nie miałem kontaktu z ludźmi, wracałem do chaty i po prostu czułem się jak taki odludek, nie wiedziałem Alien. jak się odezwać w ogóle. No masakra i z dnia na dzień po prostu stwierdziłem, że zamykam ten interes i zacznę tatuować. A już też to wspominałem jakiś czas temu, że ten pomysł w ogóle gdzieś narodził się po tym, jak zobaczyłem pracę Kuby Kujawy. I, Spoznałem bo, tak, tatuaża. no bo byliśmy na jednym roku na studiach A. i widziałem jego malarstwo, znam jego malarstwo, ale po tam jakimś czasie, jak się poznaliśmy, zobaczyłem jego tatuaże, bo nie wiedziałem, że on tatuuje. I zobaczyłem, że on przynosi to, co maluje z płótna właśnie na grunt tatuażu. I wiesz, to mi rozwaliło system w ogóle, bo ja znałem tatuaż na tym etapie, wiesz, napis, tribal, Tak, jakieś tam delikatne ten old school cieniowanko. sprzed 20 lat. Tak, No, no dokładnie. a Także nie, jak już działa, nie? zobaczyłem, Obrazy, tak, że no tak powiem, no. właśnie, nie? Taki indywidualny styl właśnie, nie? No i to był taki kopniak właśnie, że totalnie z dnia na dzień zamknąłem, odciąłem się od klientów, powiedziałem, że sorry, kończę tematy, które gdzieś miałem zaczęte, więcej nic nie biorę. Oszczędności zainwestowałem w sprzęt i A pierwszy klient? zadzwoniłem do kumpla, nie? Słuchaj, stary, chcę dziara, przyjdziesz? Mówi, no pewnie. Łączymy się. A też robiłeś tak jak większość No. ludzi, że na sobie? Pierwsze? Czyli masz tam gdzieś swoje dzieła? Tak, no więc to pierwsze tatuaż faktycznie mam nad kolanem. To było jeszcze tak, nie wiem, czy kojarzysz Krzysia Legiona, on tutaj z Konina też się wywodzi. Coś mi to mówi. Tak, no i właśnie a propos Krzysia i Kuby, była taka sytuacja, że byłem gdzieś na koncercie w Koninie i podlatuje do mnie, ja nie znałem ani Krzycha, ani jego żony, podbiega do mnie jego żona i mówi, Kujawa? Ja mówię, nie, mówię, Drzewiecki, nie? Ona mówi, ale czy dziary Kujawy, nie? Ja mówię, no, mówię, tak, nie? Mówi, o, oczywiście, mówię, chodź, poznasz Krzycha, to jest mój stary, on dziara, nie? Ja mówię, o, mówię, spoko. No i tam już Krzycha właśnie coś wspomniałem, że tam coś chcę popróbować z tatuowaniem. Mówi, kurde, stary, to wpadnij do studia do mnie. A bo miał studia. Tak, on miał studio w Koninie na Dworcowej. Mówi, pokażę ci, jak uzbroić sprzęt i sobie coś tam strzelisz, Czy taki nie? pierwszy mentor w tatuażu? Tak, dokładnie, no, także zapiął mi tam ze trzy jakieś cewy no i mówi, ty tutaj lecisz, a my idziemy sobie piwko strzelić, za pół godzinki przyjdę zobaczyć, jak tam ci idzie, nie? I poszło. No i spoko, nie? W sumie, wiesz, stwierdziłem, że nie ma tragedii. No tak, no, ale chyba malowanie na obrazie, czy rysunek ogólnie na papierze, no to jest no, diametralnie inne niż No, tatuaż, nie? warsztatowo zupełnie inna bajka, nie? Bo To tu się pomylisz, natomiast... no to coś tam wymarzysz, zamalujesz na skórze, Tak, no no i to technika, której nie porównasz technika. do żadnej No w innej, sumie nie? tak. Bo gdzieś tam wiesz, przełożenie, nie wiem, z ołówka na węgiel, no jakieś tam jest, olej na akryl też, a tutaj no, nie ma totalnie, nie? No, ale no, to ci daje tą przewagę, że masz taki zmysł estetyczny i to ci po prostu ułatwia pracę, nie? Także mimo wszystko, no, to jest bardzo istotne, uważam. Okej. Okay.
Powiedz mi, czyli wytatuowałeś ten pierwszy tatuaż, a potem otwierałeś studio, czyli pracowałeś u kogoś? Nie, nie, wiesz co, od razu, ja pamiętam, że ja na początku wstydziłem nazywać się to miejsce studiem tatuażu, więc nazywałem to pracownią tatuażu, bo tak tyle mi sumienie pozwoliło, nie, żeby nie reklamować się wśród ludzi, którzy pracują w branży jakiś czas, jako wiesz, nowe studio w Koninie, gdzie zrobiłem wcześniej, wiesz, 5 tatuaży, nie, tylko stwierdziłem, że po prostu będzie to moja pracownia. Później z pracowni awansowałem, nazywałem to atelier, no i po atelier stało się już studiem. Już studiem oficjalnie. Już studiem oficjalnie już... tutaj pozostało. A zrobiłeś jakiś taki tatuaż, żeby się wstydziłeś po prostu i klient też nie był zadowolony, bo coś tam. Wiesz co, zrobiłem taki jeden tatuaż, bo miałem często pytania, jaki najgłupszy tatuaż zrobiłeś? O właśnie, ja, no to też się zależy. No i ja nie miałem co odpowiedzieć, no bo staram się nie robić głupich tatuaży. Jak czegoś nie czułem, tego nie brałem. I raz przyszła dziewczyna i mówi, kurde, słuchaj, mówi, chciałbym sobie na wzgórku nowym wytatuować własność, imię, nazwisko swojego faceta, nie? Właściciela. Ja mówię, i to jest ten moment, gdzie ja będę mógł tę opowieść puścić dalej. Mówię, wiesz co, mówię, spoko, nie ma problemu. I zapisuję się na to, nie zrobimy to, nie? No i to jest ten tatuaż, nie? Może nie był jakiś tam super odmienny, bo wiesz, nie był to, nie wiem, celownik wokół odbytu, ale i tak uważam, że nie było źle. No tak, jest teraz do opowieści, gdzie tam najciekawsze... Najdziwniejszy tatuaż, a są jakieś w ogóle tatuaże, których ty nie wykonasz? Jakieś takie, że po prostu nie chcesz no wiesz co, teraz w tej chwili mogę sobie na to pozwolić, żeby to były wszystkie tatuaże, które bardzo odbiegają od mojej stylówy. Mhm. Po prostu i staram się już ich nie robić, tym bardziej, że wiesz, no, w studiu pracujemy w kilka osób, więc każdy może wiesz, znaleźć klienta dla siebie, nie? Który jest najbliżej jego stylówy. Mhm. Ale no nigdy nie brałem takich rzeczy, których, wiesz, nie wytatuowałem komuś swastyki Hitlera, nie wiem. Ale tak chce, no bo ma jakiś, tak jest jakiś... No nie, ale to nie. Sumienie. No właśnie. Sumienie. No to musi się gdzieś zgadzać też ze mną, nie? Wiesz, były tatuaże, które mi się bardziej podobały i mniej, ale no nigdy nie robiłem czegoś jak totalnie wbrew sobie, nie? Miałem jakiś klienta taki przed do mnie, gość z wąsem, taki koło 50 w okularach i spytał, czy bym mu wytatuował kuśkę, wózkę i smoka na przykład, nie? Naprawdę? Mówię, człowieku, nie? Mówię, za mała forma, żebym się oddał ekspresji. No i obraził się i poszedł. Także no, staram się, wiesz, gdzieś tam jakieś to minimum asertywności zachowywać. No tak, no tak, bo to jednak no, ciężko idzie, nie? Tak, no czasami tak. Powiedz mi, gdzie szukasz inspiracji? Czy to są, no nie wiem, czy to jest plener, czy to są jakieś galerie, czy jakieś osoby, którym się inspirujesz? No wiesz co, konwenty na pewno, ale ja z założenia lubię podróżować i zawsze w każdym miejscu, gdzie jestem, pierwsze co szukam Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest zawsze miejsce, które pierwsze odwiedzam. Nawet jeśli jestem w tym miejscu 5 razy, to 5 razy idę do Muzeum Sztuki Współczesnej. Tak? Bo, no, zawsze no, co wyjazd? Zawsze, no. W każdym miejscu, no. Staram się. Wiesz, to też ci daje taki fajny pogląd na to, na kolekcje, że w danym miejscu na świecie te kolekcje są różne. To też jest taki fajny wgląd w to, jak dany region patrzy na sztukę współczesną na przykład, co dla niego jest istotne w tej sztuce współczesnej. Nie? Czy rozumiesz, jakbyś w Hongkongu też tam od razu, tam do muzeum? W kurde, wiesz co, teraz mnie zagiąłeś, czym byś w Hongkongu? Nie byłem, ale to ze względów niezależnych ode mnie. O których nie chcę mówić. Wracamy do tych, co byłeś. Okej, ale na przykład takich ciekawostek w zeszłym roku byłem w Tel Awiwie i tam na przykład, tak jak powiedzmy, nie wiem, będąc też w Luwrze, wiesz, Mona Lisa za szybą pancerną w ogóle. Tak, ochrona. Tak, ochrona pełna i to wiesz, nie jako jedyne dzieło, tylko dużo jest takich dzieł bardzo chronionych. Wbiłem do muzeum w Tel Awiwie i na przykład wisiało, nie wiem, Gauguin, Moet, Picasso i ja tak przychodzę koło tych obrazów i mówię, kurde, mówię, znam gościa, ale tam nic się nie ograniczało, nie było barierki, nic, ty mogłeś paluchem jechać po tym obrazie i to były, wiesz, tak były grube bańki, oryginalne obrazy, tak, więc byłem w szoku, nie? I to były sale, które były obwieszone tymi obrazami, tak jakbyś wszedł do jakiejś miejskiej galerii po prostu, bez kamer, jakiś tam, wiesz, totalny luz w ogóle, nie? No to ciekawe. Ciekawe, no. A są, nie wiem, jacyś ludzie, artyści, jacyś, nie wiem, osoby po prostu, którymi się inspirujesz?
Wiesz co, nie wiem, czy tak sobie tłumaczę to, że korzystam dużo z Instagrama, czy tak jest faktycznie, ale myślę, że tak jest po prostu, że szukam dużo inspiracji no, wśród ludzi, których obserwuję gdzieś tam na Instagramie. To taki, wiesz, no, głupi trochę sposób siedzieć w komórce, ale no, lubię być na bieżąco, lubię widzieć, co kto robi i to też mnie gdzieś tak napędza trochę, nie? Że widzę, że ktoś tam, wiesz, zajebistą pracę zrobił, wiesz, No sztos, tak, nie? bo Bo jara mnie to, uwielbiam, wiesz, sukcesy innych też i tak dalej, także to też jest jakiś taki koń napędowy dla mnie. powiedz mi, czy uważasz, że tatuator powinien dobrze rysować? Bo ja na przykład uważam, że nie musi. Wiesz co, no zależy od stylu chyba wszystko też mi się Ale że na przykład są ludzie, którzy na wydaje. przykład coś czują, że chcieliby zostać tatuatorem. No ja nieraz spotykam ludzi, którzy na przykład robiłem jeden tatuaż w Trójmieście i koleś mi powiedział, że on mi nie narysuje, że on chce obrazek, bo nie umie rysować. Nie? I on po prostu i zrobił go genialnie, wszystko ten, ale on powiedział, że mi go nie narysuje, że wręcz nawet jak ten projekt i tam jest, no taka tam anime, że tak powiem, oczy miała oryginalna zielona, a tu niebieskie, to już musiałem mu dać projekt, nie, że mu powiem, że ma mieć niebieskie oczy, tylko ma mieć zielone, czy tam odwrotnie, nie? No i uważa, że tatuatorzy powinni umieć, bo ty skończyłeś szkoły i tak dalej, Znaczy, wiesz co, ja ale... nie mam nic przeciwko temu, oczywiście, bo ktoś może, wiesz, robić super pracę, tym bardziej teraz, gdzie mamy sztuczną inteligencję, możemy sobie wygenerować projekt i jeśli ktoś, wiesz, tak warsztatowo, rzemieślniczo daje radę, no to jest w stanie zrobić super pracę, nie? I także nie uważam, żeby to był mus. Natomiast dla mnie to jest fajne, że to ci daje taką większą swobodę twórczą, nie? Że No tak. właśnie nie musisz mieć jeden do jeden, bo ja na przykład często odbijam sobie kalkę, gdzie jest pięć kresek, a ja lubię pracować na skórze. To właśnie taki, wiesz, daje mi taki wyraz artystyczny, nie? Ale no nie jest to obowiązkiem, broń Boże, nie? Tym bardziej jak ktoś robi, nie wiem, jakieś, wiesz, Ignorant style. no to tak, to im Ja bym gorzej mógł takie rysujesz, tym robić lepiej, nie? napis. No, dokładnie, ale nie, no to też jest kwestia chyba tego rozgraniczenia pomiędzy jakimś tam sznytem artystycznym, a rzemieślniczym, nie? Że po prostu, ja pamiętam, miałem takiego znajomego z bloku, gdzie, wiesz, właśnie kojarzyłem go bardzo gdzieś tam z fajki na ławce, a on mi mówi, że on maluje. Ja mówię, o, mówię, spoko, fajnie, nie? I mówi, to chodź, ci pokażę, nie? I wyniósł mi z chaty obraz, który zaczął malować i to No. była kopia jakiegoś Rembrandta i to był jeden do jeden po prostu Rembrandt, gdzie chłopak, wiesz, no, nie Nie, nie. posądziłbym o to i on był świetnym rzemieślnikiem, po prostu on nie potrafił namalować nic swojego, ale potrafił po prostu przenieść ze zdjęcia dość perfekcyjnie, nie? Także uważam, że to jest, wiesz, gigantyczny talent, No nie? oczywiście, to jest gigantyczny Wiesz, talent. posiadać taki warsztat, nie? No to chyba po prostu kwestia indywidualna, jak kto woli. No ja lubię rysować i przenosić to na skórę. Gdybym, wiesz, nie rysował, no może bym robił inne rzeczy zupełnie. Także no nie No jest to tak. tak, że musisz rysować, ale... W sumie tak. A powiedz mi, jak komponujesz swoje prace, to komponujesz się, wolisz bardziej taki old school, czy rysujesz odręcznie wszystko, czy wolisz już właśnie nowoczesność typu tablety i tym podobne? Bo, no dobra. No, wiesz Bo co? już mam inną myśl, ja zawsze muszę coś wtrącić, ale to później. Chcę twoje zdanie. Wiesz co? Wolę papier zdecydowanie. Miałem podchody. Mam ten tablet gdzieś tam, wiesz, się kurzył w plecaku. Nakleiłem sobie taką, wiesz, Nie imitację dotykać. papieru. Nie, aż tak to nie. Żebym, wiesz, niby był ten dźwięk taki jak ołówek gdzieś tam A po karce, normalnie masz na ale... tablecie naklejone? Tak, no, tak jak są, wiesz, szkła Fajnie. hartowane, to jest taki po prostu, ale taki papier, nie? Taki matowa folia zupełnie, taka imituje papier trochę, nie? Trochę lepiej, ale no to nie jest to dla mnie, kurde. Wiesz, dla mnie to było fajne, że ja mogę mieć tablet wszędzie, nie muszę mieć ze sobą ołówków, kartek, tylko, wiesz, mam szkicownik na 1000 stron, mogę, wiesz, węglem, ołówkiem bez brudzenia się rysować, nie, w pociągu, gdziekolwiek, A to, bo to nie jest ale tobie. no Jednak się nie. pobrudzić tym węglem, to jest To chyba. jest tak, jak są chyba amatorzy książek i e-booków na przykład, nie? Że są podzieleni. Ja nie lubię Wiesz, e-booków osobiście. Wolę książkę fizyczną, nie, no że to mam ten jest, papier i nie? tak No dalej. pewnie masz też e-booka, ale jak musisz już, nie? Gdzieś tam O. jedziesz, wiesz, no wygodnie, pakujesz sobie, wiesz, pięć książek Tak, 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 w tak. pół centymetra, nie? Grubości. No ale nie, no dla mnie papier, wiesz, no muszę mieć tą fakturę papieru, też mam w ogóle zboczenia na punkcie papieru, a gdzieś wchodzę do jakichś sklepów artystycznych, to ja, wiesz, oglądam sobie, wiesz, dotykam, No. gramatura, nie, faktura papieru w ogóle, Czy wiesz, musisz mieć ten, że... no ten dotyk jakby. Tak, no, że inaczej czujesz ten nacisk, wiesz, grafitu, że bierzesz miękki ołówek, no niby masz to w Procreate wszystko, ale no to nie jest To to, masz jeden kurde, ten, nie? nie? Jeden, jak to się nazywa? Ten rysik. Tak, Jeden rysik dokładnie, nie? to w sumie, no dobrze, narysuję ci to, jak ty mówisz, no ale to jednak nie fizycznie. Fizycznie to musisz jednak ten ołówek odłożyć i wziąć ten inny, nie? No, Czy ten, czy tym dokładnie. węglem się To pobrudzić.
No, inny klimat zupełnie, że musisz naostrzyć ten ołówek i ostrzysz go po swojemu, nie wkładasz go w temperówkę, tylko wiesz, ostrzysz go nożykiem, czy chcesz mieć długi grafit, czy krótki i tak dalej. No, to jest dużo takich składowych, gdzie no, nie czuję tego na iPadzie w ogóle. Jakieś właśnie rozmawiałem z jednymi tatuatorami, z takimi starszymi, mąż i żona, i byłem zdziwiony, że oni cały rysunek przed klientem przerysowywali na kalkę, fizycznie, nie? Przerysowywali, nie z żadnej drukarki, nic. Ja się pytam dlaczego. A oni mówią, że już są starsi i wolą wszystko robić ręcznie, ponieważ cały czas ta ręka pracuje, nie? Że mają jakiś tam, znałem kogoś, który się przerzucił na tego iPada i po jakimś czasie już ta ręka nie rysowała, już nie tatuowała, bo jednak była mniej używana niż wcześniej. Nie? No więc ja też rysuję kalki ręcznie, ale bardziej z tego względu, że ja wtedy na etapie rysowania kalki wybiórczo sobie wybieram te linie, które chcę i ja je, kalkę rysuję w podobny sposób, jak rysuję na kartce, że wiesz, tą linię wykańczam jakimś takim pociągnięciem, że ta kalka też jest dynamiczna, nie jest taka, wiesz, obrysowana pisaczkiem, tylko ona już sama sobie nadaje jakąś dynamikę po prostu, nie? A powiedz mi, jak na przykład do ciebie umawiają się ludzie na tatuaż, to, no bo masz swój ten styl, ten sketch. No i teraz jak ja miał ci wyjaśnić, że na przykład bym chciał, nie wiem, kobietę z parasolką i ty pokazujesz wcześniej wzór, czy razem planujecie z klientem, nie, czy jak to ja na przykład to się kiedy mi powiedziałeś kobietę z parasolką, ja już widzę twój projekt. No, mam, autentycznie, mam coś takiego, nie? Już mam to w głowie, ale może mi się nie spodoba na przykład. No tak, to rysujemy dalej, nie? Ale odbywa się na sesji faktycznie, nie przygotowuję wcześniej. Jak mam jakieś, wiesz, ważne wydarzenia typu konwent i tak dalej, to sobie to gdzieś tam umawiam z klientem, żeby było niespodzianek, ale... No to jest typowo konkursowo, ale właśnie jeżeli przychodzi klient, to zmienia, to ja mówię, chciałbym kobietę z parasolką na udzie. Wiesz co, staram się, żeby on mi przekazał jak najwięcej informacji, żeby dokładnie mi to opisał, żebym ja mógł to zrozumieć. No i pokazuję mu pracę, które robię, żeby sobie skonfrontował swój pomysł z moimi tatuażami po prostu i wtedy stwierdził, czy faktycznie czuje ten mój klimat, czy nie. Znaczy, no na pewno musi czuć, no bo jednak no, widzi twoje prace, więc jakby wybiera ciebie i wie, że ty czegoś tam nie robisz, powiedzmy. No ale, ale na przykład są tak zwane oklepane tatuaże właśnie, jakieś, nie wiem, wilki z lasu, walcząca Polska i tym podobne. Ale jeżeli by klient przyszedł i chciałby taką walczącą Polskę, ale, znaczy to w sumie znak, to może inaczej, to wilka w lesie, ale w twoim stylu, to jesteś w stanie wykonać coś spoko. Takiego wiesz naprawdę... co, ja nie mam tak, że mam motyw i mówię, ale on jest oklepany, bo dla mnie to jest wręcz wyzwanie, że ktoś mówi, że on jest oklepany, to ja ci pokażę, że da się go zrobić jeszcze w inny sposób, którego nie widziałeś na przykład, nie? Wiadomo, że pewnie coś takiego jest sprawia mniejszą przyjemność niż taka moja tematyka, ale, ale no jest to wyzwanie właśnie i spoko. Lubisz nie widzę, no nie widzę z tym problemu, nie? Sam masz też tatuaże. A powiedz mi, jest jakiś, który najbardziej lubisz? Wiesz, to każdy się wiąże z jakimś tam momentem w życiu, z jakimś etapem i chyba, kurde, ciężko by mi było. Tak nie, chyba wiesz to... Ćmie, nie. Co masz nad tym, no to wiadomo, że to jest jakby tak. Taka, która jest, później pokazuje w... ci jakby... Początek tej drogi, początek, nie? Tak. Pewnie tak, nie jest super tak. Zrobiona no nie, w życiu, nie. Ale to jest to. Tak, no później wyżej mam drugi tatuaż, który sobie już sam robiłem i już go nie potrafiłem dokończyć, bo już było przy pachwie gdzieś tak boleśnie, że stwierdziłem, że to już że jest nie dosyć. To. No. Ale który lubię najbardziej, wiesz, to chyba nie, po prostu tak, każdy może nawet nie, że lubisz, tylko że najbardziej tak znaczy, nie? Bo to nie chodzi, czy jest ładny, czy brzydki, tylko najbardziej taki znaczący tatuaż. Nie? Wiesz co, od Kuby mam fajne dziarki, które na konwentach robiłem, to pewnie był jakiś tam pierwszy konwent, na którym w ogóle byłem, więc to mi się, wiesz, fajnie z tym kojarzy. Na brzuchu mam idiotyczny tatuaż, który zrobiłem w Koszalinie w studio po jakiejś imprezie w ogóle, który też mi się kojarzy, wiesz, z jakimś takim głupim okresem, w życiu, wiesz, nie niesie ze sobą żadnych treści innych. Ale po pijaku, żeś poszedł do studia i zrobił? Tak, no obudziłem się po prostu po pijaku na drugi dzień po imprezie i stwierdziłem, że to jest świetny czas, żeby zrobić dziarę będąc nad morzem, nie? I jeszcze studio, które mi powiedziało, że mają termin od ręki, to mnie nie dało do myślenia wtedy, to też było dziwne, nie? Oczywiście gojenie tatuażu, wiesz, na plaży, w piasku, nie? W morzu i tak dalej, nie? Gdzie teraz klientom mówię, smaruj 3 razy dziennie, wiesz, pielęgnuj i tak dalej, nie? No bo także dzięki temu chyba też mam większą dozę cierpliwości do klientów, bo wiem, jak to było z tej drugiej strony, jak nie tatuowałem jeszcze, nie? No tak. Jaka była moja świadomość. No, mam od Patryka Hiltona fajne dziarki też tam u niego w studiu, też mi się... Już pamiętam te momenty, jak po prostu byłem w tym studiu, pamiętam jak sobie tam gadaliśmy i tak dalej, takie jakieś detale. No, także chyba... A sądzisz, że tatuaż powinien mieć znaczenie?
Nie, broń Boże. Ja po prostu chciałem mieć dziarę od ludzi, których tatuaże mi się podobały. I to był cały klucz w tym, jak... Czyli ty ubierasz jakby artystę, który u kogoś chcesz mieć No, tatuaż. dokładnie, dokładnie. I to też było często tak, że ja się na miejscu dowiadywałem, co będę miał tatuowane, że jakby nie miałem gotowego projektu. No, pamiętam, że u Kuby na przykład zobaczyłem obraz, który mi się strasznie podobał i powiedziałem mu, że chciałbym mieć tatuaż, który będzie nawiązywał do tego obrazu na przykład. Nie? Ale to była totalnie niespodzianka, co to będzie. Taki, aha, taka dziarka w ciemno. No trochę tak, no, no mniej więcej, no. A powiedz mi, jak ty spędzasz czas, ale wolny czas, prywatny czas, ale nie związany ze sztuką? No bo z tego co widzę, to ty bardzo mocno sztuka, tatuaż, obrazy i tak dalej, ale no. Czas niezwiązany, po prostu nie. Nie, jak się relaksujesz? Jak lubisz spędzać czas po prostu prywatnie? Wiesz co, no z rodziną, tak wiesz, klasycznie, nie? Staram się właśnie trochę nauczyć się odcinać, bo to za tyle trudne, że jak praca jest twoją pasją, no to ciężko ci odciąć, gdzie ty nie pracujesz, nie? Bo ja często wracam do domu i wiesz, siedzę z rodzinką, no ale sobie, wiesz, albo coś tam rysuję, albo sobie czytam o tych dziarach, nie ciągę te dziary, ale tak się staram robić, że faktycznie odcinam, że... No i poświęcam się rodzinie, wiesz, mamy piesała, mamy w chacie zwierzaki i tak dalej, no i jakieś wyjazdy wspólne, nie? To no tak, ale wyjazdy wydaje, też wspominałem, że od razu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A tego nie przeskoczy. Po prostu tak, tak to jest. Jest tak, to tak jest. No. A potem na plażę. No, ale mniej więcej, no dokładnie. Wiesz, no, chyba te wyjazdy są dla nas taką odskocznią, nie? Że po prostu u mnie w chacie wszyscy intensywnie żyją, bo i młody intensywnie się uczy, i graża też dużo pracuje i tak dalej. I chyba po prostu my potrzebujemy, żeby się odciąć od tego, że lubimy intensywny tryb życia, ale po prostu przychodzi czas, gdzie na przykład 3 tygodnie, wiesz, wycinałem, w zeszłym roku na przykład na Sardynii byliśmy. Tam oczywiście rysowałem też i tak dalej, nie było muzeum, chociaż sobie rysowałem. No ale to był taki nasz czas, że po prostu, wiesz, ktoś tam brał książkę, no to ja sobie brałem szkicownik, ale po prostu, wiesz, wyjazd, jedzenie, wiesz. A jeszcze właśnie, bo tak mówiłeś, a teraz mi się przypomniał, jak wspominałeś, że od czasu do czasu odcinasz się totalnie od tatuażu, na przykład na miesiąc i robisz totalnie obrazy. Robisz to nadal? Nie, czy nie, już nie mam potrzeby takiej, wiesz. Bo kiedy właśnie, jest ten styl znalazłeś, to dokładnie, łączysz. To ja w ogóle zyskałem taki spokój, taki, wiesz, zen po prostu, nie? Że... A to mocno musiało wpływać na ciebie. Strasznie, skoro to ja tak... się czułem czasem tak, że czułem, że mnie coś rozerwie w środku, nie? Że po prostu mam podział, że ja albo i tak, wiesz, czasami mówiłem, ty, może ja rzucę tatuaż i będę malował. Później myślałem, że rzucę malarstwo totalnie i będę tylko tatuował, ale wiesz, no to była taka walka przez parę lat, naprawdę. To było wewnętrznie straszne, nie? Niesamowite to no. Jest, ci powiem. No, także teraz no, jestem naprawdę szczęśliwy. No tak, bo odkryłeś, w sumie połączyłeś jedno z drugim, no to tak, masz jakiś spokój ducha pewnie tego artystycznego. No, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, na koniec już mam takie pytanie związane, co byś doradził osobie, która jest tatuatorem, umie już tatuować i tak dalej, nie jest to jakby ktoś, kto zaczyna, ale doszedł do takiego etapu własnej, takiego artystycznego sufitu, nie? Że dalej chciałby się rozwijać, ale jakoś mu to nie idzie. Co taki człowiek powinien zrobić? Bo rozumiem, że właśnie jeszcze wracam do tego Tattoo Championshipu, że tam jakoś też się odkrywa człowiek, nie wiem, no, odkrywa jakby swoją coś nowego. Co taki właśnie artysta, który doszedł do sufitu, powinien. Okej, no wiesz, to chyba przede wszystkim taka szczerość z samym sobą, żeby po pierwsze sobie powiedzieć to, że jestem przy ścianie, bo to też jest trudne czasami okazać samą taką słabość samemu sobie po prostu, nie? Więc to jest chyba pierwsze, jak już do tego dojdziemy, to już jest chyba z górki, mam wrażenie. No chyba, wiesz co, szukanie tych inspiracji właśnie w czymś. Wiesz, każdy szuka ich gdzie indziej właśnie, nie? No, ale żeby spróbować odszukać źródło tych inspiracji. No ja myślę, że bardzo ważna jest rozmowa z ludźmi też z branży, z innymi artystami. No wiesz, to jest fajne też po Tattoo Championship, że no, tam się zawiązały takie, wiesz, rodziny, przyjaźni, znajomości i tak dalej. No i wymieniamy się doświadczeniami też i takimi biznesowymi odnośnie prowadzenia studia, ale też w ogóle takiej, wiesz, pracy twórczej, oglądamy swoje prace, wiesz, jaramy się tym. Ten kontakt po prostu... cały czas jest z tym. Tak, tak. To jest tak, że tak, wygrywasz. No. No właśnie teraz w Poznaniu ja jako studio będę się też wystawiał, no ale ja akurat będę działał pod Tattoo Championship, nie, bo no bo też czuję, że wiesz, że fajnie z tymi ludźmi się też zobaczyć, nie, że Tattoo Championship dużo mi dało, chciałbym, wiesz, też pod tą banderą. Są, tak, no. No, także te kontakty z ludźmi, może to niekoniecznie muszą być tatuażyści, ale ogólnie z artystami, jeśli mamy taką możliwość, no to wiesz... Gdzieś szukanie inspiracji. Dokładnie, ogólnie. Żeby się poinspirować, wiesz, od innych ludzi, nie? Trochę poczerpać też, jeśli stanęliśmy przy ścianie, nie? Okej. Okay. No, wydaje mi się, że wszystkie tematy poruszyliśmy. Super. Chyba, że masz coś do dodania.
Nie, chyba wszczęśliśmy duży okres, tak, mniej więcej. Wszystko przeżyliśmy. Bardzo dziękuję. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Naprawdę. Życzę Super. powodzenia na dalszej drodze rozwoju i tak dalej. Cieszy mnie to, że znalazłeś tą inspirację, znaczy połączyłeś malarstwo z tatuażem. No ja się cieszę, że znalazłeś o mnie osobę, wiesz, do fajnej rozmowy. Tak, cieszę się, dziękuję bardzo za zaproszenie i dzięki, że mogę z tobą pogadać. Super. No i co? Więc zapraszam Was do następnych wywiadów, do obserwacji Defo Tattoo i Defo Karol na Instagramie i innych. Tam będziecie mieli tak na dole linki, które prowadzą do Karola, i do jego pracy, do jego studiów, i także do galerii jakby obrazów, nie? Bo ty też masz oddzielną stronę. Tak, tam jest podpięte. No, taka mocno zaniedbana, ale. Ale jest. Ale jest, tak. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Dzięki. Pozdrawiamy. Na razie. Hej. Dzięki.